Czerwiec się skończył. Pora zacząć lipiec. Cześć! Powiem Wam, że czerwiec to było finansowe bagno. A że nasze bagno to nasze zasady, więc w tym czerwcu mieliśmy na co wydawać pieniądze. Po pierwsze, był urodziny Kazia, wszystkiego najlepszego, roczek. A po drugie, był mały remont. Remoncik. Nie, to nie był remoncik, to był remont, takie odświeżenie całego mieszkania. Odmalowanie. Mamy mało czasu na nagrywanie, więc od razu przechodzimy do podsumowania czerwca i naszych planów finansowych, jak i życiowych na lipiec. A lipiec będzie nas finansowo jeszcze bardziej bolał. Jesteśmy w apce i widzicie podsumowanie miesiąca. Jeśli pamiętacie... Albo nie. Albo nie, to w czerwcu... Nie mogliśmy dopiąć budżetu. Tak, mieliśmy dochód 8,6 tysiąca. Tak. Wychodził nam budżet na 9 tysięcy. A i tak wydaliśmy więcej. Ogólnie budżet wyszedł prawie 1000 zł więcej. Z jednej strony mieliśmy 100 zł mniej z wypłat, ale z drugiej strony przyszedł 1000 zł z kapitału opiekuńczego. Tak, myśleliśmy, że te pieniądze dopiero przyjdą w lipcu. No bo Kaziu urodził się 30 czerwca, tak. Ostatni dzień miesiąca. Więc myśleliśmy, że to po prostu przyjdzie w lipcu, jakieś dorównanie tego jednego dnia z czerwca. A tu się okazuje, że w miesiącu narodzin. Tak. Także fajnie. Dobra, weźmy tą aplikację i podsumujmy wydatki. Jedzenie dom, no to spoko, w sumie idealnie obliczyliśmy, ile wydamy. Tak. Bo przypominam, że impreza roczkowa była, więc trzeba było zwiększyć budżet na jedzenie. No i wyszło w sumie idealnie. No. Jedzenie praca, no to tam troszkę. Jedzenie miasto też 50 zł więcej, no bo nieplanowane jedzonko było na mieście, bo brata odwiedziłem, jak Marysi nie było, bo Marysia tydzień wcześniej pojechała do... mojej mamy. Tak, a ja tutaj szalałem w domu. I robił remont. No bo mi się nudziło, no bo nieważne, bo to też nie było planowane, ale to zaraz. Słodycze, bleble, to okej. Alkohol. No nie pijemy alkoholu, mówiliśmy w ostatnim filmie. Bezalkoholowe te piwka. Słone przekąski wyszły też mniej. To w sumie brawo my, nie? No. Brawo. Że nie było tyle chipsów. Drugi miesiąc z rzędu, Dariuszu. Rachunki elektroniczne. Ogólnie tutaj było 300 zł, ale miało być mniej. Miało być 200 zł, ale opłaciłem antywirus. Inne właśnie jest przekroczone, dlatego że tam wpisałem 50 zł budżetu, ale zapomniałem. W sumie zapomnieliśmy, nie będę brał winy tylko na siebie. O tych urodzinach trzeba kupić ozdoby. Węgiel, bo to było gilowa impreza. Tak. Jakieś tam tacki, no i przekroczyło. Środki czystości. Tu zdecydowanie mniej. No bo to takie, wiesz, ta stówa to jest zawsze nie wiadomo na co. Kosmetyki. Miałaś kupić kosmetyki ogólnie. Miałam kupić, ale tak jakoś, wiecie, pojechałam do mamy i nie wyszło. No to nic. Kupię sobie w tym miesiącu najbliżej. Fryzy, zabiegi, to wiadomo. Jak widzicie, transport nas więcej wyszedł. Tak nieplanowanie. Tak. Dlatego, że no... Byłam z Łucją u lekarza w Poznaniu, więc bilety. Tak, zapomniałem to policzyć. Jeszcze trzeba było kupić wcześniej bilety powrotne od teściów. Bilety trzeba zaklepać teraz tak dwa tygodnie wcześniej, bo jechaliśmy tym przydziałem dla dzieci. Trzeba czyhać dosłownie, bo szybko to znika, nie? Także no, nie liczyłem tych biletów. Reszta jest ok, nieprzekroczona, to nie będziemy na tym gdybać. Tu ostatnie dwie kategorie. Gry, to wydałem 40 zł na lotka, hazardzista. Tak. Ostatnio grałem w pół roku temu, ale była ta kumulacja, ta... Jackpot, euro, coś tam. Tak, te tam 400 milionów? Milionów? Tak było, tak. Tak. No to wysłałem Keno i uwaga, trafiłem, 300 zł zwróciło się. Więc poszedłem za ciosem i kupiłem kolejne losy na 20 zł, tak? A potem już przestałem, bo nie wygrałem. No także mamy te 280 zł dodatkowo do budżetu, ale to będzie na budżet lipcowy, tak. Bo teraz dopiero to wypłaciłem. I naprawy, no to ten remoncik, tak? Ten remont, który nie był planowany, a że przyszło 1000 plus, nazwijmy, dodatkowe, no to zacząłem malować. Mi się trochę nudziło. Ogólnie ten cały remont miał być później, bo dopiero w sierpniu... Mamy tam budżet na to, tak. Tak, tak. Ale że wszedł ten kapitał opiekuńczy
i to, że ja byłam z dzieciakami poza domem. Tak, żeby nie wdychały tej farby. Tak. No to Dariusz skorzystał z sytuacji. No, bo za miesiąc ogólnie tam będzie troszkę rozruba u dziewczyn w pokoju, bo tak. Tam doszedł Kaziu. Tak. Już nie ma łóżeczka u nas w pokoju. No i będziemy właśnie kupować dziewczynom duże, prawdziwe łóżka. To tyle. Tyle z sierpnia. Sierpnia, czerwca. Już, spokój. Czerwca. To teraz przejdziemy do lipca. Tak, do lipca. Wiesz, dlaczego się Maria zachwiała? Bo Maria stoi na podejście po prostu. Żeby bez... dorównać wysokością, bo jakbym stała normalnie, no to widzicie, jak to dziwnie wygląda. Nie? Tonę! No. No. Musiałam się trochę podwyższyć. Za dużego chłopa wzięłaś. Nie. Dobra, nieważne. Sierpień. Lipiec! Jezus Maria. A w lipcu mamy dość sporo wydatków. Dlatego, że planujemy wyjazd do zoo do Poznania. Przyjeżdża moja siostra z dzieciakami, więc żeby jakoś urozmaicić ten czas dla dzieci, no to właśnie zabieramy wszystkich do zoo. Tak, przyjeżdżają do nas na wakacje na chwileczkę. Po drugie, trzeba zupgrade'ować nasz stary komputer, bo on już leży biedak zakurzony z 2 lata tak, i w ogóle go nie używamy. A przydałaby nam się taka dodatkowa stacja robocza, bo chcemy zagęścić ilość filmów, bo ostatnio, jak wiecie, z tymi filmami u nas jest... Bardzo różnie. Tak. A no, ale niestety, jak Dariusz zabiera laptop czy coś, no to ja nie mam możliwości pracowania. A tak będziemy robić na dwóch. Tak. I mam nadzieję, że to nam pomoże zagęścić ilość filmów, że będzie film raz w tygodniu. Dodatkowo czeka nas naprawdę bardzo duży wydatek w tym miesiącu na nasze sporty, które uprawiamy, czyli bieganie, aerobiki i tak dalej. Basen. Dobra, to będzie faktycznie duży, ogromny wręcz wydatek, bo pójdzie lekko ponad 1000 zł. Już teraz jest początek miesiąca, a my wydaliśmy 650 zł na buty biegowe. Tak. Zresztą bardzo. Pokazać? A pokaż. Pokażę, pochwalę się. Takie tu ptacze ładne. Ogólnie to jest zabawne, że jak my studiowaliśmy i biegaliśmy wtedy naprawdę dużo, to dobre buty kosztowały 300 zł. I to były takie... Naprawdę na wypasie. Poziom Boga, nie? Tak. A teraz dobre 700 buty. Kosztują tak. Buty. Masakra, jak ceny wzrosły. Ale kupiliśmy na dobrej promocji, tak. Czekaliśmy na Zalando tym lunch, no tym outlecie, tak, na dobrą promocję, więc wydaliśmy razem 650, tak. W sumie 300 zł z kawałkiem od pary. Dobra cena na rok starczą, mam nadzieję. Tak. No ale były nam potrzebne już te buty do biegania, bo nasze stare już się rozwalają. I amortyzacji nie mają. Tak. Nie ma. A wiecie, żeby dobrze biegać, no to trzeba mieć porządne buty. No. No i trzeba jeszcze wymienić biegową garderobę, tak. W szczególności Marii. Czyli ja też potrzebuję. Potrzebuję koszulki, spodni, spodenek. Tak. Bo spodnie mam, bo rok temu kupiłem, ale nie mam spodenek krótkich. Mam, które mają 10 lat i mają więcej wentylacji niż to producent przemyślał. Tak. Moja garderoba też ma z 10 lat i to lekko. I moja garderoba będzie cała tak naprawdę do wymiany. Biegowa, tak. No bo już nie oszukujmy się, po 10 latach ta odzież techniczna nie ma walorów technicznych. Tak? W ogóle. To jest zwykła szmata już. Chociaż jak powiem, że są w dobrym stanie. Są w dobrym stanie, ale... bo bardzo o nie dbaliśmy. Praliśmy zgodnie z zaleceniami. Tak ble, ble, tak. No ale już... Tracą, tak? Te no, włókna... Swoje właściwości. No wiecie, te srebro no, w środku, tak, tak, od potu. No jak to odzież po prostu się zużywa. Dobra, przejdźmy do aplikacji. Tak. Po kolei wszystko wyjaśnimy. Jedzenie. Ogólnie tak. Jedzenie będzie więcej. I to znacznie więcej. No bo zawsze liczyliśmy te 1500. Już w ostatnim miesiącu mówiliśmy, że to jest troszkę za mało. I zwiększamy do 1700. Ale zwiększamy tak do 2000. No bo dziewczyny teraz nie chodzą do przedszkola.
No i potrzeba troszkę nam więcej białka, więc myślę, że nawet więcej ten budżet. Zobaczymy, to będzie dzisiaj testowy. Tak, to jest miesiąc testowy, zobaczymy jak to wszystko... Dlatego, że my naprawdę ostatnio dużo trenujemy. Potrzebujemy więcej mięsa, więcej, nie wiem, fasoli, ble, ble, ble. Tak. Więcej białka. Więc będzie chyba więcej. Dobra, to... 2000 myślę, no, że... 2200 od razu. Okej. Dobra, jedzenie, praca to tak standardowo, 50 zł na... Duperel. Automacie, tak. W nocy czasami przychodzi ochota na słodkie, jak już się spać chce. Jedzenie, miasto, no to będzie więcej. Będzie 250 zł, dlatego że idziemy do zoo tak. Na cały dzień. Więc no, musimy coś na tym mieście zjeść. Dobra, budżet w szkole 0 zł. W sumie odpoczniemy trochę od przedszkola. Budycze tu zmniejszymy, bo to był budżet na imprezę. 75 zł. O! No trzeba przy... Ja liczyłam, że 100 jakoś gdzieś. A? Trzeba mniej. To do sodyczy, to w sumie od 2 miesięcy sporo ograniczyliśmy. No oprócz tej kolki, chociaż powiem wam, że w czerwcu to jej było naprawdę mało. Tak, a po drugie zaczynałem sobie rozwadniać kolkę. Piję pół na pół z wodą. I już mi zaczyna być za słodka, jakby piję normalnie, więc jest dobrze. Nie. Także od tego cukru naprawdę oduzależniamy się powoli. Jest cacy. Słodycze dzieci, no to lizakowy budżet. A damy więcej troszkę. Damy 5 dyszek. Słodkie napoje. I soki to są, nie? To damy 75. Tak. Myślę, że będzie ok. Są na przekąski. No tutaj nie będzie te 50 zł, ale mam nadzieję, że w tym miesiącu też tych chipsów nie będzie, ale na wszelki wypadek. Lepiej się zabezpieczyć. Tak. Alkohol, no to te piwa bezalkoholowe damy sobie 75 zł, będzie ok. Wyposażenie. Jakieś plany? Nie wiem. Pudełka. A pudełka, no. Rzeczywiście pudełka do proszku do prania, dlatego że tamto pudełko, które miałam, poszło na ziemię do kwiatów. No i muszę jakoś, wiecie, zorganizować sobie w łazience te wszystkie proszkowe rzeczy, więc pudełka. Stówka więcej masz. Tak. 150 zł budżetu wystarczy. Wynajem ok, rachunki nie będzie czysta. Rachunki zwykłe, no to tutaj jest w tym miesiącu bez prądu. Mhm. Czyli czystówki za gaz i śmieci, bla bla. Inne to będzie 150, dlatego że musimy wynająć karczera. Takiego piorącego. Musimy wszystko po prostu sobie w domu odświeżyć. Odświeżyć i musimy też przygotować wózek do sprzedaży. No, bo tak. W tamtym miesiącu nam się nie udało, nie wyrobiliśmy się tak samo z konsolą, bo też muszę ją oczyścić. W tym miesiącu to zrobimy, właśnie wybierzemy wózek, ja rozbiorę konsolę, wszystkie koty kurzu wyciągnę z wentylatora, żeby ktoś tam miał porządnie sprzęt, tak? Przyszypowany. Także w tym miesiącu może być większy budżet jeszcze. No to zobaczymy. Technikalia, no to ten upgrade komputera. To będzie dysk SSD i RAM. 450 zł. Jeszcze mnie korci na dokupienie karty graficznej, ale to zobaczymy. Bo nasz program od montażu bardzo mocno opiera się na karcie graficznej. Kosmetyki. No to chcesz kupić w tym miesiącu. To 200? No. 200. Fryzer z uwielki to standardowo. Barber i Marii Pazury 200. Ubrania przekroczone, bo starego miesiąca jest. No to buty były, jeszcze te techniczne, ciuszki. 1000 zł starczy? No, razem? Myślę, że chyba 350. No, powinno starczyć. Powinno starczyć. Jak będzie mniej, to będzie fajnie, jak będzie więcej, no to trudno. Na pewno będziemy na jakąś tam promkę, na pewnie Zalando albo w jakimś innym takim biegowym sklepie typowo czyhać. Nie kupimy na pałę. Zawsze lepiej na jakąś promocję trafić i wydać mniej trochę tych pieniędzy, a mi się aż tak zbytnio nie śpieszy. No, całe życie się czeka. No, to muszę dodać nową kategorię. Czyli jeżeli ją mam, to będą wyjściówki inne. To będzie koszt biletu. Do zoo.
I nie tylko biletu, bo musimy opłacić bieg niepodległości, bo już są zapisy. Tak. A czym wcześniej, tym taniej. On kosztuje za 90 zł. 200 policzę za wyjściówki, no to będzie 280 zł. Dobrze. Prezentów nie ma? Chyba? Chyba nie. Chyba nikt nie ma. Hej, sport. W tamtym miesiącu nie kupiłem odżywek, ale w tym miesiącu już za 200 wydałem. Plus jeszcze basen, no to 260 zł. A nas to kosztuje, ty. A mówią, że sport to zdrowie. Lekarz badania? Jakiś lekarz w tym miesiącu? Nie. Nie. Nie, żadnego lekarza w tym miesiącu nie ma, tylko same lekarstwa w tym miesiącu. Tam więcej jest tych lekarstw. Tak. 250 zł. Opłaty przedszkole, no to... Ha, nie ma? Zero. No bo 700 budżet lżejszy jest. Ubrania dla dzieci. To te. Piżamki. Piżamki, tak, już w sumie zrobiłam zamówienie, tam 150 wyszło. No to tyle wpiszą. Piżamki i coś tam jeszcze, nie było? Tak. No. Fajne promocje były na Sinsayu, więc skorzystałam i trochę dziewczyny obkupiłam, a że zbliża się przedszkole, no to im się przyda trochę nowych rzeczy. No. Potwierdzam. No sobie kredyt zmniejszy, bo nam odeszło. A tego nie będziecie widzieć, ile jest. A nam odeszło to już raz. O, lepiej już jest. Wychodzimy na prosto. Gry... no nie planuję. W sumie. Raz się wygrało, no to już nie ma co kusić losu. Lekko się uśmiechnął. Nie może tak, wiecie. Tylko takie... delikatne... podniesienie... podniesienie końcika ust. Tak. No to wyjściówki. No to naprawy. Naprawy zero budżetu. No już nie ma napraw. Czy się remontu nie ma. A to nam wychodzi budżet 9400. Czemu tak dużo? Nie mam pojęcia. Czekaj. Tak, Dariusz musi przewertować teraz wszystko. Czy czegoś nie pominęliśmy przypadkiem? 9100 jest budżet. A było 9200, no to mamy 150 zapasu. Mało. Mało. Mało, ale no te biegowe ciuchy, no sorry, no ponad 1000 zł. W sumie na sam sport to wyjdzie prawie 1500, bo jeszcze tak. Ten basen, te kreatyny, co kupiłem. No to wszystko. No to kosztuje, no sorry. No sport to zdrowie i pieniądze. Ale to jest zakup ciuchów na przyszłość. Na przyszłość. Buty na rok starczą, ciuchy tak. Biegowe na kilka sezonów, więc... Tak. Ktoś nam mówił, że nie wydajemy pieniędzy na ciuchy. No to tak. Sorry. Lekką ręką wydajemy ponad 1000 zł. Proszę bardzo. Wydajemy na co potrzeba. Tak. Nie obkupujemy się w jakieś super ciuchy. Nie wiem, nie muszę mieć czegoś. Nie trzeba chodzić po prostu. O, są w sprzedaży, to muszę wejść i kupić. Bo to nie jest oszczędność, bo te pieniądze wydaliście. Tak. Tak? Tylko rzeczywiście przejrzeć swoje szafy, sprawdzić, co rzeczywiście Wam brakuje, czego rzeczywiście potrzebujecie. No tak, widzicie, w tym miesiącu ogólnie budżet mamy znów napięty. To jest kolejny miesiąc z napiętym budżetem. Ale no cóż, no potrzebowaliśmy tych ciuchów biegowych. To nam dobiło budżet. Tak. I to mocno, no sorry, no tak, mocno. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że jeszcze damy w tym miesiącu ten wózek. Tak. I tą konsolę. I to będzie dodatkowe ponad 2000 środków. Tak. Więc ten budżet się nam i tak, czy siak dobrze zamknie. Tak. No i mam nadzieję, że sierpień już będzie... spokojniejszy. Przyjaznym, tak, miesiącem, bardziej finansowo. A nie będzie, bo trzeba kupić łóżeczka. Wyprawkę trzeba kupić do przedszkola. Widzicie, tak zawsze jest. Ej, nie, mamy więcej budżetu ogólnie. Nie policzyłem tych 300 zł od lotka wygranego. A! Czyli mamy 400 zł zapasów. Co jakieś oszczędności będą. Tak, dobrze. Także trzymajcie się. Pa, pa! Pa.